Jak chcemy się czuć dobrze, robiąc innym źle? W etyce tak naprawdę istotne są dwie rzeczy. Kto w tych czasach jest ekstremalnie uczciwy w relacjach? Czyli świat mamy cały, taki plastikowy, każdy udaje, ludzie prowadzący te biznesy sieją destrukcję. Zbawiciel już był. Bogdan Smolosz przedstawia: Kochaj, służ, dbaj. Zachęta pełna inspiracji. Troski i zainteresowania. Prowadzimy różne firmy, znamy różnych ludzi, łatwo tłumaczymy sobie swoje kiepskie postępowania. I często jest tak, że jest tak zwana etyka sytuacyjna. Jaka to jest etyka sytuacyjna? No, a to jest ta, o której się tu u nas w kraju zawsze śmiejemy, że, że kiedy kali komuś zabrać krowę, to jest dobry uczynek. A jak ktoś kalemu zabrać krowę, to jest zły. I to jest etyka sytuacyjna, że my, kiedy coś robimy w tą stronę, jest ok, ale gdyby ktoś nam to zrobił, to, to jest okropne. No jak w ogóle mógł się tak zachować? Nie? I wtedy unikamy kontaktów, odrzucamy telefony, jesteśmy niedostępni, bo jakiś typ chce swoje pieniądze od nas. No co za człowiek? Dopiero co parę miesięcy minęło, już chce pieniądze. My, jako ludzie, mamy w naturze łatwość usprawiedliwiania siebie. Nie wiem, dlaczego czymś, może ktoś myśli, że to uwłaczającym jest, bycie gotowym przeprosić i prosić o wybaczenie. Bo dopiero to gdzieś może przynieść nam wolność taką w sobie. Chyba, że już tak bardzo mamy zatwardzone nasze sumienia, a znajomość etyki. Jest daleka naszym zainteresowaniom, no to potem musimy tak dalej żyć, patrzeć do lustra i o dziwo czuć się dobrze. Widziałem kiedyś taki fajny obrazek. Dotyczył ludzi nadużywających. Taki pan, którego niesłusznie nazwalibyśmy Menelem, wygląda kiepsko, naprawdę, jest zmęczony życiem, zmęczony poprzednimi dniami. Wygląda okropnie, i on patrzy do lustra i widzi tam takiego gościa w garniturze w tym lustrze, dobrze ubranego, e, uczesanego, szczęśliwego. I tak można zabrnąć, żeby w ten sposób wykrzywić obraz widzenia siebie. Czy się tak możemy w tym odnaleźć? Jak chcemy się czuć dobrze, robiąc innym źle? W sposób często świadomy. Słuchamy wiadomości w telewizji i patrzymy, i ktoś coś tam na wnuczka. Co? Zabrali babci dorobek oszczędności całego życia, i nie mieli z tym problemu. I czują się dobrze. I to było nagminne, to się działo wielokrotnie. I wszyscy myślimy: Jak to jest możliwe, że ktoś tej staruszce mógł to wszystko zabrać? Co to za człowiek w ogóle? No, i czy my te nasze zachowania powinniśmy stopniować, że to jest jeszcze akceptowalne, to mniej, no ale to na tego wnuczka to, to już w ogóle nie jest akceptowalne, nie? Czy etyka ma różne poziomy? Kiedy my możemy z niej korzystać, a kiedy ona może naprawdę ułatwić nasze życie? Dlaczego jest tak, że jest tyle, że brak zaufania dla firm jest ogromny? Statystyki prowadzone za granicą, bo u nas pewnie takich nie ma, pokazują, że społeczne zaufanie dla wszystkich służb, dla nauczycieli, dla przedsiębiorców, dla biznesmenów są na poziomie 3%. Co się stało z zaufaniem do ludzi, jeden do drugiego? Co się stało z naszym światem? Wszyscy chcą innego świata i myślą, że ktoś to za nas zrobi. A my chcąc innego świata, yy, zaczynamy od rewizji naszych zachowań. Od tego, jakimi jesteśmy. Od tego, co wnosimy w życie innych ludzi, jakie wartości wnosimy w życie ludzi i jak funkcjonują nasze biznesy. Wiecie, jest to niebezpiecznie mi mówić, bo wszyscy mnie teraz łatwo wypunktują, bo ja dalej mam klientów. <laughs> I oni teraz powiedzą: aha. Słyszeliście go, co gadał, napiszemy mu teraz. I trzeba bardzo się pilnować i kontrolować, żeby móc popatrzeć klientom w oczy i powiedzieć mu: Ja to chcę naprawdę dla twojego dobra. I dlatego często mówię klientom: jeśli uważasz, że w czymś zawaliłem, to powiedz mi, to cię przeproszę, poproszę, żebyś mi wybaczył i podwójnie odeślę ci to, co jestem ci winien. Zastanówcie się nad tym. Ja się dziwię, dlaczego tych zamówień jest tak dużo, że ja już powoli nie, nie będę w stanie ich obrobić. Już reklamować nawet nigdzie nic nie mogę, bo za dużo Was przybyło. Także opowiemy sobie dzisiaj jeszcze trochę dalej. W etyce tak naprawdę istotne są dwie rzeczy. Standard, w jakim chcielibyśmy się poruszać i Decyzja, że będziemy to robić. Ja nie wiem, czy słyszeliście, ale e, firmy e, w relacjach między sobą i w rozmowach między sobą ludzi są gotowi kłamać. Rozumiecie to, że ktoś do Ciebie mówi, patrzy Ci w oczy i mówi nieprawdę. A ty to przyjmujesz jako dobrą monetę, bo wydaje ci się, że niemożliwym jest, że ktoś w relacjach ze mną biznesowych kłamie. No więc znowu muszę cię rozczarować, że jak z kimś rozmawiasz biznesowo i on do ciebie mówi, to nie znaczy, że mówi prawdę, tylko że mówi. Bo często jest tak i często byłem tego świadkiem gdzieś w firmach, że ktoś mówi z kontrahentem, i słyszę, że urzę. I myślę sobie, jak to jest możliwe. O co tu kaman? No i potem słyszę przez telefon te rozmowy z kontrahentami. I w każdej rozmowie słyszę, że zmyśla, że koloryzuje, że kłamie. I wszyscy pytam, jak to jest możliwe. Ale czy aby na pewno nam się to nigdy nie zdarzało? Pewnie nam tu słuchaczom nie, ale znacie kogoś kto tak miał. Czy my jesteśmy gotowi być na tyle ekstremalnie uczciwi, że zawsze mówimy prawdę? Wiecie, ja zasady etyki jakby dla swojego życia, dla swojego biznesu przyjąłem z wszystkich tych zasad, które wynikają z Biblii jako świadomie wierzący człowiek, niereligijny, ale wierzący w to, co w Biblii jest napisane. Więc przyjęłam mnie i korzystam z tego. Pamiętam chwilę i rozmowy takie w urzędach, czy to skarbowym, kiedy przyszło mi mówić prawdę na własną niekorzyść. I te panie tak patrzą na mnie i myślą sobie w duchu pewnie jakiś głupek. Przecież wystarczyło tego nie powiedzieć. No ale chyba źle bym się z tym czuł. No i czy kto w tych czasach jest ekstremalnie uczciwy w relacjach. Czyż świat mamy cały, taki plastikowy. Każdy udaje, każdy ma jakąś, nie każdy, przepraszam, większość ma jakąś maskę ubraną, chce zrobić wrażenie na kimś. E, mówi co innego, temu co innego, tam temu co innego. I potem już pogubił się w tych wszystkich kłamstwach, bo już zapomniał komu co mówił, i, i przy następnym spotkaniu mówi coś innego, bo się pomylił. No nie sposób. Zapamiętać wszystkich swoich wypowiedzi do wszystkich ludzi, z którymi mamy relacje. Bezpieczny jednak jest mówić zawsze prawdę. Wtedy nie musimy się zastanawiać, co komuś powiedzieliśmy, i, 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 i nie musimy się bać, że, że stracimy twarz. Że... Powiedzcie, kto jest gotowy teraz na to? Czemu chcemy budować naszą wielkość, opinię o sobie. W taki sztuczny sposób udawany, który wynika z sprzedaży z marketingu, a w relacjach z być jakimś innym niż się naprawdę jest. Przecież wiad wiadomym wszystkim nam się wydaje, że jeśli bylibyśmy uczciwi, jeśli nasze zachowania byłyby etyczne, a jako producenci produkowalibyśmy etyczne produkty, które na celu miałyby służyć ludziom, a nie wyciągnąć od nich pieniądze? Ile byśmy musieli zmienić w swoich firmach, w swoich zachowaniach jako pracownicy? Jakim szefem trzeba się stać, żeby ludzie innym opowiadali o tobie jako o kimś, kto jest ekstremalnie uczciwy i zawsze mówi prawdę? Dużo spędziłem w, czasu w firmie, gdzie pracownicy o szefie. W rozmowie ze mną mówili krętacz i oszust. Nie wiem, jak, ja, ja bym pewnie nie pracował w takim miejscu, ale czy, czy wiecie, że to jest możliwe, że po waszych zakładach, może, no po waszych nie, ale pewnie znacie kogoś takiego, chodzą ludzie, którzy o tym szefie mówią, krętacz i oszust. I dali tam pracują, on dali prowadzi firmę i wszyscy mają się świetnie. I wszyscy się dziwią, co się z tym sta z światem stało. Czemu ten świat taki nieakceptowalny się zrobił nagle? Czy my naprawdę musimy to akceptować? Nie? Bo kiedy ja słyszę, jestem z kimś z kontrahentów i rozmawiam, i słyszę, że kłamie, to ja mówię, jeszcze raz przy mnie powiesz coś takiego temu drugiemu, to ja wstanę i powiem, że kłamiesz w oczy. Nie możemy akceptować takich zachowań, bo to dotyka i dotyczy nas wszystkich. Jak się przed tym wybronić, bo to niewygodne. Nie? To co, co lepiej, żeby świat brnął coraz dalej w chaos i kłamstwo, czy starać się to jeszcze ostatkiem sił wyratować? Nie wiem, zastanówmy się nad tym. Idzie. Ja bym wam życzył takich kontrahentów w waszych firmach. Którzy, kiedy mówią do Was i patrzą Wam w oczy, żebyście mogli mieć pewność, że mówią do Was prawdę. Że to nie musi być skoloryzowane tak, żeby zrobić na kimś wrażenie. Bo, bo nie, nie musimy być we wszystkim doskonali i, i idealni. Jeśli czegoś nie wiemy, to się tego nauczymy. Jeśli coś zrobiliśmy źle, to jesteśmy gotowi przeprosić i poprosić o wybaczenie. Bo, bo nikt z nas nie jest doskonały. Ja często uchybiam w jakichś rzeczach, ale kiedy przychodzi czas na refleksję, kiedy się zastanawiam nad swoimi zachowaniami, to widzę, że coś było kiepskie. I wtedy myślę, co powinienem zrobić, kogo przeprosić. Nie? Jak zrefundować czyjeś straty lub krzywdy, lub jak poprawić komuś dzień, któremu ja ten dzień popsułem. nie ma nic ważniejszego niż ludzie, którym chcemy służyć, dla których pracujemy i relacje z nimi. Bo wiadomo, że są osoby, które mają naturę hejtera i tych w ogóle nie bierzemy pod uwagę, bo to są kiepskie charaktery i, i osoby małe, bo ktoś nikt nas tak naprawdę nie postawił w kategorii sędziów, że my jesteśmy po to, żeby osądzać innych. Ja chciałbym zwrócić uwagę tylko, że że może być inaczej, że może warto się nad tym zastanowić. Także zróbmy taki renament, rewizję naszych zachowań, naszych działań, naszych relacji z ludźmi. Prześledźmy sami dla siebie, ile razy przyszło nam ukryć prawdę, nie powiedzieć prawdy albo skłamać. I myślę, że. Że większość z nas jednak znalazłaby takie zachowania. Nie, bo czasem poznajemy kogoś i on nam się przedstawia jako jakiś wielki milioner w świetlanej firmie, i on w ogóle to on to, i on tamto, i on to może, i tamto może. I, I ty wchodzisz w te relacje biznesowe z nim, a po czasie się okazuje, że to wszystko było takie naciągane i do niczego niepodobne, ale już kontrakt jest zawarty i wszystko jest słabe. Starajmy się dowiedzieć, kto za tym stoi, bo w biznesie relacje najważniejsze są wtedy, będziemy to mówić w innym odcinku, tam, gdzie jest charakter. Kto i jak buduje charakter? Kto jest gotowy być konsekwentnie uczciwy? Ekstremalnie uczciwy. Czy gdybyśmy zachowywali wszystkie te Etyczne działania w firmie, czy myślicie, że nasze firmy miałyby się wtedy źle? Czy one miałyby się kiepsko? Czy my musimy naprawdę zrobić dużo i wyprodukować dużo dla całych mas ludzi, a może wystarczy zebrać wokół siebie grono ludzi, których możemy służyć i to zabezpieczy środki na nasze życie? No, pewnie tak. Nie, my nie musimy. Być producentami dla ogromnych sieci firmowych i świat to za mało, i Polska to za mało, i najlepiej, żebyśmy jeszcze poszli do tego kraju, i do tego, i do tego, bo mamy genialne produkty, które tak nazwaliśmy. Jeśli jesteś na początku swojej biznesowej drogi, zatrzymaj się nad tym. Pomyśl, jak Twój biznes ma wyglądać, jak mają wyglądać kolejne lata, jak mają wyglądać relacje z kolejnymi kontrahentami, z kolejnymi ludźmi. Stań na głowie, żeby zrobić dla każdego z nich to, co najlepiej, jak potrafisz. I zawsze na końcu głowy, czy to jest etyczne, czy to powinno się było wydarzyć, czy mogę to pokazać, czy mogę to zrobić w ten sposób, czy mogę dosypać czegoś do produktu, nie deklarując tego. Czy, czy całe, jak w piekarniach, lato sypiemy jako piekarze antypleśniowe środki. Ale na etykiecie jakoś tak dziwnie zapomnieliśmy o tym wspomnieć. Szukajmy błędnych rzeczy w swoich zachowaniach. Myślmy o tym, jak chcielibyśmy my sami zostać wtedy potraktowani w podobnej sytuacji. I tak się zachowujmy. Złota zasada działa dla każdego. I świat biznesu jest pełen kiepskich zachowań. Ludzie prowadzący te biznesy sieją destrukcję, a dla siebie oczekują sukcesów. Czy na pewno tak to zadziała? No i potem jest pełno frustracji, bo miało być pięknie, a okazało się, że jest kiepsko. Jakby zapomnieli, że dla wierzących i niewierzących działa zasada siania i zbioru, czyli przyczyny i skutku, co zasialiśmy, będziemy zbierać. Jeśli było to kłamstwo, to nie dziwmy się, że nasz kontrahent w oczy nam urze i mówi rzeczy, które my mamy przyjąć, jakie prawdziwe, a prawdziwymi nie są. Przemyślmy to. Mam nadzieję, że dla kogoś z Was miało to sens. Mm. Ja dali w swojej działalności będę się skupiał na tym. by na pewno jestem uczciwy we wszystkim. Nie. Czy chcę szukać furtki takiej prawnej, żeby się wybronić w razie czego? Nie? Żebym nie musiał odpowiedzieć za zło, które zrobiłem, za krzywdy, które zrobiłem. Nie. Ktoś zrobił wypadek samochodowy i mówi: To, to nie ja, ja, ja nie byłem winny, mimo że ewidentnie wie, że winny był. Kto jest gotowy ponieść konsekwencje za to, co zrobił? Także takie do przemyślenia. Miejcie się dobrze. Myślę, że, że po jakichś takich Waszych reakcjach będę wiedział, czy to ma sens dalej robić, dalej opowiadać. Jeśli się z tym nie zgadzacie, no, no cóż, nie musicie oczywiście. Bo, bo ja, ja nie muszę być dla wszystkich fajny, zbawiciel już był. Ja chcę być przydatny dla tych, którzy potrafią z tego wyciągnąć dla siebie jakąś wartość. Także do zobaczenia kolejnym razem. Jeśli uznacie, że warto, subskrybujcie kanał. Jeśli uznacie, że to było słabe, nie subskrybujcie i nikomu dalej nie przekazujcie tego. Bo nie będziemy tego naciągać w sztuczny sposób. Miejcie się dobrze, do zobaczenia, do usłyszenia. Wasz piekarz, przedsiębiorca, trzymajcie się. Subskrybuj kanał piekarza i szukaj powodów do wdzięczności w życiu każdego dnia.